Witamy oczywiście w naszym szyderczym podcaście. No, nie wiem, jak będzie jeszcze etap podcastu, ale póki co już będzie ten podcast miał coś poważniejszego, tylko muszę oczywiście się za to w końcu zabrać. Jak zwykle, ale do rzeczy. Jak co roku są oczywiście podsumowania i jak zawsze musi też być coś ode mnie, więc przechodzimy do kolejnego podsumowania roku, tym razem 2021. No a w tym roku wyszło dość sporo muzyki i to bardzo dobrej, zarówno od znanych i uznanych, jak i nowych włodarzy. Więc przejdziemy już do rzeczy. Zacznijmy od kategorii dość wyjątkowej, czyli najlepszy zły album, czyli dla albumu, którego mimo negatywnych odczuć wokół innych wciąż z przyjemnością słucham, no bo wiem, że ktoś tam się przynajmniej próbował, żeby ten album nie był aż takim gniotem. No i oczywiście jest to album znany już oczywiście z Replaya 2021 i jest to oczywiście You Are Welcome. Tak, tak, zdaję doskonale sprawę, że to jest najgorszy album całej dyskografii A Day to Remember. Zdaję doskonale sprawę, że powstawał on w bólach, gdzie pierwsze single były promowane w 2019, a finalny produkt ujrzał w 2021. Nie chcę wiedzieć, co tam jest oczywiście w tej roszadzie, ale no podam link do takiej recenzji. You're welcome, cyrk na kółkach. No, mam nadzieję, że dam oczywiście ten link. No i mimo wszystko, no, przesłuchałem jeszcze dwa razy i uznałem sobie, to chyba nie może być takie złe. No i fakt, nie ukrywam tego, że to jest jeden z gorszych momentów danego zespołu, ale mimo wszystko zespół starał się ratować ten album, bo jest naprawdę kilka bardzo fajnych kawałków. No i tak, powiem szczerze, że niektórzy i tak wiedzą, że są gorsze albumy niż You Are Welcome. Mam wrażenie, że You Are Welcome jest współczesnym odpowiednikiem Street Angera, czyli takim kozłem ofiarnym, czy może nie tyle co kozłem ofiarnym, co czarną owcą. Chociaż i tak Metallica potem i tak wydała sławetną Lunę. Ale mimo wszystko You Are Welcome można przyrównać do Street Angera. Więc porównanie jak najbardziej trafne. I tak, jest tam chaos totalny. Każdy z utworów oczywiście, no kilka utworów nawiązuje do starej epoki, jeszcze inne do to, co robili ostatnio, czyli Bad Vibrations. I wszystko oczywiście pogubiło szyki i niech wiadomo, czym You Are Welcome tak naprawdę miał być. I tak nienawidzę utworów typu Fuck You Money i Only Money, bo to są totalne sprzeczności. Ale za to Bloodsucker, którego i tak niektórzy się już wyżyli nad nim, kocham. Viva Las Vegas też. Resentment bardzo mi się podobał i było to takie światełko w tunelu. Więc może tak się nie będziemy rozgadywać. Może jak kupię płytę, to zrecenzujemy w ramach niby retro recenzji. Albo nadrobimy ją po prostu. No bo teraz przejdziemy do kategorii bardziej dużo przyziemnej, czyli najlepsze albumy. A jest co wybierać. Zacznijmy od tego, że część można już zobaczyć na moim PickBoku i tutaj dam oczywiście link do Linktree i tam są wszystkie ważne rzeczy, jakie mogę mieć, ale najlepszymi albumami są po prostu takie dwubiegunowe dość albumy, można powiedzieć, że skrajność. Więc jednym z nich jest oczywiście Krivatan od Varduny, tak, taki bardzo fajny, uspokajający album, dość klimatyczne, nawiązujących do oczywiście norweskiej kultury, no dużo bardziej spokojny ton, oraz Kostonom od Rosjan Slager to Prejal. I tak nie zdziwicie się, że tu się znajdzie Matka Rosja. Ze względu na to, że no, można na PikToku czy tam TikToku zauważyć pewną tendencję, że ostatnio też popularne stają się po prostu rosyjskie utwory. I tak metal nie jest wyjątkiem i Rosjanie pokazują, że też mogą stworzyć dobry album. Tak, to jest projekt Alexa Terrible, czyli takiego youtubera rosyjskiego, który nagrywa metalcore'owe covery.
No i ma właśnie ten zespół, który już wydał pierwszy album, Mysteries. No, dokładnie już nazwy nie pamiętam. No, mogę się coś przejęzyczyć. No, ale pierwszy album był fajny. I to, co pierwszy album robił dobrze w Kostolomie, i robi to jeszcze lepiej. I fakt, podobnie jak You Are Welcome, pierwszy singiel miał premierę gdzieś w 2019, był to Agony. No, a w 2020 mogliśmy usłyszeć opus magnum tego zespołu, czyli Demolisher, o którym już na poprzednim podsumowaniu wspomniałam, ale to wciąż jest genialny utwór. No i w międzyczasie dostaliśmy jeszcze dodatkowe dwa single. Baba Yaga, która jest naprawdę mocna, oraz wspomniany, oczywiście Zaola Lei, który trochę nawiązuje do anime Beskera. Swoją drogą teledysk zawiera w ogóle ucinki z anime. I oba te albumy są naprawdę dobrze, mimo że są skrajnie do siebie pod kątem brzmienia podobne, bo z jednej strony mamy uspokajającego Warduna, a z drugiej strony agresywnego Slagera, to oba albumy zasługują zdecydowanie na wysoką pozycję. Ale prócz tego, wartymi albumami również są takie rzeczy, jak na przykład For Truths That Wish to Exist, Manera, Necronos, Birthmarf od mało znanego Chainsword. Swoją drogą ten Birthmarf akurat nawiązuje do Warhammera, dla fanów Warhammera bardzo fajny. No, świeżynka na tle Grindcora, czyli Torted Hall od Sangusagaborg. To jeśli dobrze to wymawiam. Oraz oczywiście z metalcore bardziej Sleeps Sociality od While She Sleeps. Tak, nie mogło zabraknąć She Sleeps, no bo w sumie warto zaznaczyć, że już się stał main zespołem z odkrycia z 2019 aż po moich faworytów. Mamy jeszcze dużo ciekawszego: Bongzilla, nowe At The Gates, Last Rumien, alternatywę, polską alternatywę Żurawie, album Poza Zasięgiem, kolejny album Trivia in the Court of the Dragon, drugą część The Silver Scream od Ice Night Kills, swoją drugą bardzo fajny klimatyczny metalcore, polecam, idealny na Halloween. Kim od Whitechapel, który jest dla mnie odkryciem, i do odkryć jeszcze wrócimy, bo akurat Kim mnie naprawdę zaskoczył i przyjemnie się tego słuchało. Blood Moon od Converge i Chelsea Wolf. Do samego Convergea jeszcze wrócę, no bo Blood Moon jest akurat bardzo fajny i relaksacyjny. Abyss of the Wearful Dis od Grave Mesma. Glownote od Terslight. Extraction of the Human Resor od Morden Obscurion. No i Rok Spokojnego Słońca Runa, czyli kolejny klimatyczny album, tym razem spod znaku zimy dosłownej. No, powiem szczerze, że tych albumów naprawdę się dużo zebrało, a część z nich nawet doczekała się wideo recenzji. Więc to są te albumy, które polecam i one są już wymienione w komentarzu pod shortem bądź TikToku. Tylko że w TikToku musiałem to rozbić na 6 komentarzy, żeby to w ogóle się zmieściło. Więc jakby ktoś się pytał, czemu tu jest tak nabite, no to próbowałem po prostu zmieścić topkę, więc no przepraszam, limity są po prostu na TikToku. No i przejdźmy już też do singli. Single trafiały się zarówno te lepsze, jak i gorsze. To wiadomo, o tych gorszych jeszcze sobie odpowiemy. Ale skupię się na takich najbardziej wartych uwagi. Jest to oczywiście Nov Briman od Kriena. Mamy oczywiście The Final Stone od Pure the Dome. Mamy Fallen Kingdom od Morded Obscurity, wspomniany wcześniej, Undercover od Haftiego, chociaż The Best of the Best. To są m.in. wspomniane już Erection of the Human Ember od Morded Obscurion, wspomniany, oraz Zima Księżyca. To są takie The Best of the Best. I tak można by jeszcze wymienić The Chapel Rank Slipknota, The Rise of the Love and Ingridita, Out of Blood, Code Orange, swoją drogą już to są utwór, Shadow Minds od Halo Effect, na którego niecierpliwością czekam, oraz bardzo ciekawy projekt o nazwie Vampire Impacts Bring Me the Horizon, tak, od Rusków, znowu Rosja się kłania, tylko że tym razem z Brytolami się skrzyżowała.
No, przyznam szczerze, że jest co słuchać. Może pełną rozpiskę też włożę w opis, żeby się nie ociągać. No, może teraz przejdźmy już do takiej przykrej, takiej. Może zanim przejdziemy do przykrej części, przejdźmy najpierw do zaskoczeń. A zaskoczeń trochę było. No, jednym z zaskoczeń jest Ojo. I tak. No, wiem, że polski rap może nie jest jakiś najlepszy. Ale Ojo daje taki światełko w tunelu, że o, może ten komercyjny rap w końcu będzie lepszy niż jakaś Yanks Reosia. No błagam was. No do Yanks Reosi jeszcze wrócimy, bo to jest koszmar, ale Ojo akurat jest akurat fajny, mimo że to jest taka komercha, to również jest cicha nadzieja. No podobnie jak Mata mnie zaskoczył, bo wcześniej... to wiecie, tak stroniłem językiem, że no wiecie. Chociaż jest beka z pewnych ludzi. Jak wyszła Pato reakcja, no to wszyscy mówili, Mata super. Ale kiedy wychodzi z Kiskam, to wszyscy muszą go wybuczyć. Tak, tak, tak. Wszyscy nagle zmieni zdanie. Ale ostatecznie młody Matczak wypada nawet okej, okay, spoko. Też finalnie mogło być gorzej. Ale też mnie to zaskoczyło. No i ostatnim zaskoczeniem jest Below od Bertufa. Tak, tak, z poprzednimi albumami Bertufa. No nie miałem jeszcze styczności, aczkolwiek Below mnie zaskoczył. To jest taki powrót do korzeni z tej pierwszej płyty. No, podoba mi się klimat, podoba mi się to tu wszystko. Solidny album, polecam. No i przejdźmy teraz już w końcu do tej mniej przyjemnej rzeczy, mianowicie najpierw te rozczarowania, a rozczarowaniem jest oczywiście dużo gorszym rozczarowaniem niż wspomniane wcześniej You Are Welcome, jest oczywiście Magnat the Monster. Ach, pamiętacie takie utwory jak Space Lord? Tak, wiem, są to kultowe utwory, ale bądźmy szczerzy, to było już dawno temu, a Better Dystopia jest po prostu smutnym albumem. Momentami naprawdę nudnym. Tak, to jest album z coverami, które są naprawdę nudne jak flaki z olejem. Dlatego to bardziej boli niż You Are Welcome, bo nie wierzę, że dało się zrobić naprawdę nudny album z coverami. No chyba, że ktoś przebił Magnats and the Monster. No, również mniej przyziemnym rozstrzałem jest Darkness Swords All Dishonored. Powiem tyle, że mało co pamiętam z tego albumu. Z tej epki po prostu jest. A wracając jeszcze do epek, to zwycięzcami już są i tak bezgranicznie Lorna Shore i like Mons the Fires. Więc tutaj warto to się zatrzymać. No, ale faktycznie z epki wiadomo, nic nie pamiętam. Czy wrócę do niej? Nie wiem, może jak se ją odświeżę, to wtedy wrócę. No, ale wiem, że jest w notesie i tyle z tego pamiętam. No ale najpierw, zanim przejdziemy do singli, to przejdźmy jeszcze do tych najgorszych albumów. Tych najgorszych albumów było mało, mimo wszystko, ale kilka pereł się tam zahaczyło, więc zgodnie z chronologią ocen, no oczywiście od najwyższej do najniższej, wiadomo. Przejrzymy. Jednym z tych gorszych albumów niż You Are Welcome był Phantom Tomorrow od Black Very Bright. Przyznam szczerze, że od samego początku wiem, że Black Very Bright jest strasznie chujowym zespołem, jeszcze na dodatek monotonnym zespołem, ale Phantom Tomorrow przeszli samego siebie. To nie jest zły album. Wyprodukowany jest nośnie, da się słuchać ogólnie, ale z drugiej strony, podobnie jak w przypadku Magnats and Monster, a nawet jeszcze gorzej, jest to album potwornie nudny. Dosłownie nudny. Mam wrażenie, że te utwory brzmią dokładnie tak samo. To nie ma żadnego charakteru, to nie ma żadnej charakterystyki, wszystko brzmi tak samo. I w sumie, czemu mam się rozwodzić? Przecież to jest jebany Black Very Bright. Przecież tu jest odgrzewany kotlet już od wielu, wielu lat. Więc Andy Black, proszę, odśwież już tą formułę.
A teraz przejdziemy nieco do bardziej przyziemnej części, a raczej bardziej bekowej, no bo ten album doczekał się swojej wideorecenzji i jest to Closer Attili. No tak, może kiedyś jeszcze się zgłębimy w uniwersum Altila Multiversum, czy tam jak to woli Frązak Multiversum. I tak, jest to bekowy album przede wszystkim dlatego, że no kurde, wracamy do tych starych czasów, jak to kiedyś były MySpace'e do promowania. Kiedyś noszono pieski w torebkach, a Karyny nie wiedziały o tym, że solarium powoduje raka. No taki mamy tutaj charakter tego, co to jest Attila. Jest to metalcore, który jest już spóźniony już o jakąś dekadę. Bekowość totalna. Produkcja, tak jak w poprzednio, jest w miarę znośna, no bo jakimś cudem, no to jednak jest jedyny powód, dla którego to miało rekomendacje Spotify, ale będąc szczery, teksty są naprawdę straszne, a momentami zahaczają wręcz o bekę. No, można by powiedzieć, że pisał je jakiś edgy dziesięciolatek, który uznał, że Freeze jest za bardzo family friendly i wiecie, nagle odkrył Attilę i pomyślał, że będzie takim edgy lordem spierdololo. No bo w ogóle mam wrażenie, że nie pisała to dorosła osoba, tylko jakieś mentalne dziecko po prostu. No, ja nie wierzę, żeby to dorosły człowiek pisał coś takiego jak, wiecie, na przykład w tym Shoot the Girls, który tak żartowaliśmy, że to żartowałam, że to idealne do wkurwiania feministek. No bo faktycznie jest to utwór idealny do wkurwiania feministek. No bo co trzecie, co drugie słowo jest suka. Serio, co trzecie, czy tam drugie słowo jest słowo bitch. No, już nie wspomnę o tym, że są oczywiście jakieś egocentryczne, po prostu narcystyczne teksty w pokroju ssi mojego pytonga i wiele, wiele innych rzeczy. No, z jednej strony mamy tego Chrisa Linka, który chłop się stara, żeby to było pisa fajne, ale przegrywa z tym, co dostaje w karteczce. A z drugiej strony mamy wspomnianego Chrisa Frązaka, który pucuje swojego pytonga, czy jak to woli, penisa, po to, no żeby pokazać, jaki to on jest wielki. No normalnie, czyli spierdolone, z dodatkową warstwą beki, bo ja się śmieję się z tego, jak bardzo ten album jest po prostu spierdolony. I tak, niektórzy mogą dać ten album wyżej, ale te wartości bekogenne sprawiają, że jest nieco niżej. No po prostu album doskonały do cofnięcia się do lat 2000 i potem jeszcze krzyczenia na pełen regulator, że kurwa kiedyś to było, a teraz tego nie ma. No może teraz przejdźmy już do jeszcze innego, już znowu polskiego, tym razem od bandy YouTuberów, sezon trzeci Ekipa. No, przyznam szczerze, że ma to kategorię m.in. paździerza samoświadomego ze względu na to, że ci ludzie wiedzieli, co szykują. Wiedzą doskonale, że to nie jest sztuka, no ale mimo wszystko stworzyli sprzedawający się produkt dla kidosków, które oczywiście z chęcią kupią. Przynajmniej plus jest taki, że przynajmniej kidosy się nauczą, że płyty też są ważne w przemyśle muzycznym, a póki co są zbyt ważne. No, ale będąc szczerym, no, tutaj mamy dosłownie dzieci nada, chociaż Selfmade próbował faktycznie sprawić, żeby to płyta była nieco dojrzalsza. No, Zygzak też, najbardziej wyruchany utwór, o którym jeszcze wspomnę. Ale coś nie pykło po prostu i wyszło takie coś dziwacznego. No i tak, jedynym znowu plusem jest oczywiście to, że produkcja jest na dobrym poziomie. To jest jedyna dobra rzecz, którą powiem, bo kolejna płyta oczywiście już tego atutu no po prostu kurwa nie ma. I jest to zdecydowanie faworyt, jeśli można powiedzieć, nie dość, że najgorszy debiut, to i najgorsza płyta 2021 roku.
A mowa tu oczywiście o Together the Names, czy tam The Sword of Destruction. Powiem szczerze, że o, ja cię kręcę. Już na etapie tego słuchania uszy krwawią. I tak, w swojej ranto recenzji no nie pokazywałam fragmentów utworu, a teraz nie mam jak tego zrobić, bo niestety cały album z YouTube'a wyparował. A, i swoją drogą mieli jeszcze chyba profil na, o ile się nie mylę, Bandcampie, ale również wyparował. Ale na szczęście jedna z zagranicznych osób postanowiła jednak też się zmierzyć i również przyznała, że jest to okropne doświadczenie. Przestery są naprawdę odczuwalne i po jakimś czasie można dostać naprawdę migreny, a może nawet po 10 minut nawet gangreny, bo tego naprawdę się nie da słuchać. I tu jest taki dosyć lo-fi i jeszcze na dodatek kuźwa z przesterem, tak jakby to sam Gargamel nagrywał to z całym przesterem. Swoją drogą, kto normalny używa przesteru przez całe wideo, bo ja chyba nie widziałem nigdy kogoś takiego. No chyba, że ktoś jest nierozgarnięty w produkcji, ale naprawdę jest to okropne. A, i z tego bełkotu nie da się wywnioskować. Wywnioskować można w wspomnianej okładce, która sugeruje chociażby to, że zaśmierdziało tu katolicyzmem. Tak, death metal połączony z katolicyzmem. No takiego komba to jeszcze kurwa nie spodziewałam, że będzie katolicyzm i death metal. No bardzo pasujące połączenie, no normalnie. Tak samo pasujące jak kawa z mlekiem. No, tylko Brytole chyba to lubią. Chyba, że ktoś jest nielicznym masochistą tego słuchać. Ale szczerze powiedziawszy, nie znam kogoś, kto by słuchał przesterowego albumu przez cały czas. A sam wokalista w ogóle strasznie bełkocze. I jedyne, z czego można wywnioskować i co on miał na myśli, jest to okładka, która oczywiście, jak opisałam, no przedstawia oczywiście krzyżaka walczącego między innymi z LGBT i tak większość alternatywy odczyta to zapewne jako oczywiście homofobię, no i w sumie tak trochę niestety jest. To wygląda jak homofobia, ale z jakiejś randomowej recenzji można jeszcze wyczytać, że tam jeszcze jest rasizm. I tak, to jest jeden z tych płyt, które dowiadujesz się, co miał autor na myśli nie z samej płyty, a z cudzych recenzji, albo jeszcze lepiej z okładki. Więc to jest płyta, którą absolutnie odradzę, bo ile tamte trzy poprzednie mogą się komuś spodobać, to ta jest po prostu spierdolona od samej produkcji. Więc na 100% odradzam. No zanim pogadamy o najgorszych singlach, najpierw powiemy sobie o kategorii najbardziej wyruchane piosenki, czy tam jak to woli, wyruchane na śmierć artystów. No i z zeszłego roku był BTS, ale jak widać ARMY BTS, no troszeczkę postanowiło zrobić sobie L4, można by powiedzieć, że nieco się uspokoiło, fakt wydali Butter, ale i nie był aż tak wiralowy jak poprzednik, ale zwycięzcą jest oczywiście wspomniana grupa youtuberów o nazwie Ekipa. No przyznam szczerze, że trzy utwory są naprawdę dość ostro już wyruchane i już wręcz można powiedzieć, że trącą już myszką. Och, Ekipa może za pierwszym razem byłaby fajna, aczkolwiek za 50. dostawało się po prostu kurwicy. To samo zajebiście. Za pierwszym razem jest uśmiech politowania, a za 50. już chcesz rzucić telefonem. Aczkolwiek najgorszym wyruchanym utworem i tak jest Zygzak, który nie dość, że gwałci dobre bajki i naprawdę apel do twórców. Jeżeli już tak ochoczo zabieracie się za popkulturę, przestańcie gwałcić popkulturę.
Bo to naprawdę robi się przykre, jak dobre rzeczy, dobre miłe rzeczy są przerabiane na gówno pioseneczki. Również wyruchanym jest Jungle Girl, które mam tylko do powiedzenia tylko jedno. Gówno pierdolone! Pierdolony sierwo, kurwa, muzyczne! Za pierdolony, kurwa, jakiś... Ja nie wiem, no kurwa, ja nie mam już słów do tego, bo to jest, kurwa, takie badziewie! Jest to taki kicz, taki, kurwa, gniot, śpiewany przez, kurwa, bezguścia! Tak, kolejnym utworem takich najgorszych z najgorszych jest oczywiście Cutthroat od Imagine Dragons. No, przyznam szczerze, że słuchając tego utworu, coś było takiego bekowego w tym, że Imagine Dragons próbowało przypominać, jak należy śnieł. Niestety wyszła wersja za 5 zł. I to jeszcze z jękami, bo przyznam szczerze, że wokale są naprawdę tragiczne, bo momentami mamy albo skrzeki, albo wycie, bo w sumie jak to można było puścić? Swoją drogą, jak można jeszcze to wsadzić do swojego nowego albumu Meteor Act 1, który ja go aktualnie słuchałem, ale bądźmy sobie szczerzy, już obecność Cutthroata sprawia, że no niechętnie chcę podejść do tego albumu. No serio, no szacun smoki, że próbowaliście czegoś innego, ale wam nie wyszło. Chociaż i tak najgorszy jest Psychosexual czy tam Psychosinner, nieważne. Aczkolwiek wydali utwór jeszcze pod nazwą Psychosexual, nazywa się Devil from Hell i powiem szczerze, że to jak na razie przebija to wszystko, chociaż jeszcze wspomnę o Boomer Schlockfestach, rzecz jasna. Aczkolwiek powiem tak, że to jest po prostu typical psychosexual, jak ich wielu, no bo boleśnie znowu się słucha tych wokali. I tak, ci ludzie są tak z tego projektu dumni, że podobno jeszcze wydadzą 9 albumów, więc dlatego też kolejny powód, dla którego You Are Welcome to bardziej guilty pleasure niż jeżeli najgorsza płyta. No bo w sumie Psychosexual czy tam Psychosinner dopiero się rozgrzewają. I tak pominęłam ten album, bo okazywało się, że momentami tam były nawet utwory, które widziałam już w Torch of Faith, bo po co powtarzać materiał i strzepić Ria właśnie o tym samym. A teraz przechodzimy do boomerskiego show. Tak, jednym z nich jest Eric Clapton i This Goes Gotta Stop. Tak, samo w sobie jest oczywiście ta piosenka strasznie generyczna. Jeśli chodzi o te protesty. No cóż, Eric Clapton, kiedyś legenda, a dziś nie zna nawet obecne pokolenie. A przepraszam, gdyby nie fakt, że jego piosenka pojawiła się chyba w zwiastunie do Rick and Morty, to nikt by się nie kapnął. Tak naprawdę, tak szczerze powiedziawszy. No bo tu mamy po prostu boomerski szlokfest, którym jakimś cudem Eric Clapton, który tak jęczy o tym, jak szczepionki są złe. Tak, mówi to jeszcze koleś, który szprycował się heroiną. Czajcie, jeżeli gość jest, był kiedyś uzależniony od heroiny, to wiecie, on się zna na rzeczy. Tak. Wie, jak działa szprycam. To coś tu troszkę jest i tak nie tak. A poza tym, no nie wiem, skoro takie miał powikłania, to jakim cudem potrafił napisać tak strasznie nudną, jak flakon z olejem, piosenkę, w którym, no dosłownie nic się nie dzieje. Mam wrażenie, że monotonność w tekstach, jak i w samym utworze jest takie same, a wokale są wręcz okropne. No nie jest to coś, co zapamiętamy. A, już nie wspomnę o tym, że Eric Clapton poznał pewną kobietę, która postanowiła sprzedać za 9 funtów płytę bootlegową z jego przebojami. Ach, no widać, że niegranie koncertów nawet dla zaszczepionych odbiło mu się tak finansowo, że pozywa osobę, która postanowiła sprzedać bootlegową wersję. Jakoś się nie spieszy z tym odszkodowaniem. Hello, chłopie, ty zostaniesz bankrutem, więc drogi Claptonie, może najwyższy czas na emeryturę, a nie mi tu będziesz boomersko jęczał. This gonna get stop! This gonna get stop! No i kolejnym boomerskim szlokfestem jest oczywiście Zombie Acopalypse od Accept. Tylko tym razem, ale tym razem
Nie mamy tu do czynienia, żebyśmy niby powstrzymali to koronkowe szaleństwo i bąkającego się gościa, który nie radzi sobie z obecną sytuacją. Nie, tym razem mówimy o to, jakie telefony są złe. Oczywiście, tak jak poprzednio, opakowane oczywiście w generyk, oczywiście tytuł, no bo zombie apokalips, wiecie, no bo to już jest standardowe już połączenie uzależnienia od komórek i kul z zombie. No i już to widzieliśmy już miliardy razy, więc no bądźmy sobie szczerze, nie dało się to bardziej oryginalnie. No ale samotwór to oczywiście jest pewne niezrozumienie, a najlepsze jest to, że sam zespół z dumą promował to na niedobrych social mediach. To się nazywa hipokryza Lever Heart. Jeszcze innymi utworami, tymi najgorszymi, jest oczywiście dwa utwory Trapta. Pride, który jest oczywiście filmem, utworem widmo, bo niestety go nie da się posłuchać. Wyparował, ale tak, zapisałem sobie, że taki utwór istnieje. Jest on potwornie nudny i chyba powstał po to, żeby ociepić i tak już zjebany wizerunek. No i mamy drugi utwór, o ile jeszcze istnieje ten utwór, Above It All, który no, w sumie zaliczyli jakiś progres, ale to wciąż jest nudne jak cholera. I tak, Trapt powinien już być chyba już reliktem historycznym, bo przyznam szczerze, że kogo dzisiaj obchodzi ten Trapt? I tak, bądźmy sobie szczerzy, zespół stracił jakiekolwiek możliwości promowania, bo został im YouTube oraz, uwaga, TikTok. Tak, został mu tylko ten TikTok jako jedyne narzędzie do promocji swoich utworów. A tak, to pozostałe social media na własne życzenie no wywalił, stąd też utwory widmo w nazwie. No i mamy jeszcze Mamma Mia od Maneskina. Ja wiem, Maneskin to fenomen. Zwycięzcy tegorocznej Eurowizji, którzy no może nie są aż tacy źli, są ciutkie poziom wyżej od no Grety, ale tutaj pokazali, że sięgnęli poziomu Grety, czyli znowu mamy utwór stricte nostalgiczny, czyli z cyklu nie oczekujesz dobrej muzyki, oczekujesz wycieczką sentymentalną do lat 80., no bo kurwa kiedyś to było, naprawdę może zacznijmy tworzyć brzmienia na bazie tego, co jest dzisiaj. Ewentualnie inspirujmy się tym, a nie kopiujmy jeden do jednego tyle dawnych lat. No i jeszcze jest Simple Plan Antidotum, czyli profanacja popanka. Ech, Simple Plan to nie powinien już nawet istnieć, a Antidotum to jest po prostu generyk popankowy utwór w ich wykonaniu i to jeszcze, wiadomo, z dodatkiem chujowizny. No a teraz przejdźmy do gier. I tak dużym sukcesem było dostać na urodziny PS5 z ukochanym Ratchet & Clank Rift Apart, czyli oczekiwaną przeze mnie grą i powiem szczerze, że ona tu będzie chyba zasłużona ze względu na to, że fabuła jest naprawdę fajna, a elementy platformowe bardzo przyjemne. Poza tym jest tam różnorodność i fajnie wykorzystuje tak zwanego Dual Sensei. Również do wyróżnionych pozycji należy się oczywiście Deathloopowi. No, tych gier było tylko dwa, ale jakiego konkretnego kalibru. No, jeszcze zacząłem grać w Monster Hunter, no i ten Deathloop. No, ale też warto o nich przede wszystkim wspomnieć, że to są dobre gry. No i miło się grało oczywiście w Remaster Diamond and Pearl. Z prostego względu, że jest to odświeżona wersja tej starej gry. I fakt, niektóre rzeczy po prostu wróciły dla wygody graczy. Ale mimo wszystko warto wspominać te piękne, nostalgiczne czasy. No jeśli chodzi o gry, to oczekuję na Pokémon Arceus, na którego z niecierpliwością czekam. No i na co jeszcze czekam? Na nowego Slipknota oraz na The Halo Effect. No nie wspomnąc o tym, że już w przygotowaniu będzie nowe Bad Omens i nowy Korn, więc wiadomo, 2022 będzie ciekawy. No i na końcu pogadamy oczywiście nieco bardziej poza za podsumowawczą rzecz, czyli odkrycia. No a odkryć trochę było. Przede wszystkim odkrycie tak zwanego Mavcora jest dla mnie najistotniejszym elementem.
czyli zespołów pokroju Converge i Norma Jean. I przyznam szczerze, że już Jean Doan sprawiał, że mogę postawić ten album koło świetnej Iowy. No po prostu geniuszostwo w metalcore. Wspólny album i naprawdę genialny. Nie dziwię się, że na Radio Music zajmuje czołowe miejsce najlepszego metalcore'owego albumu. Pozycja zdecydowanie zasłużona. Norma Jean też również posiada kilka fajnych albumów, no niestety pominięty już z 2019. Hayley. No i wiele innych i przyznam, że Mathcore ogólnie no to jest takie odkrycie genialne. No te dwa zespoły najważniejszymi odkryciami. Dodatkowo jeszcze wspomniany Whitechapel, który akurat mnie zachwycił tym kinem, chociaż spróbuję więcej od tego zespołu. No po prostu odkryć nie brakuje. Mogę wymienić wspomnianego Krywatana, który w końcu może uspokoi moją nieco pobudliwą i agresywną playlistę, jaką wyczerpał i Spotify. No i to tyle w temacie, więc dziękuję za uwagę i do zobaczenia.